tymi linkami u góry, tutaj i tutaj, możemy wykonać takie przykładowe ćwiczenia jak... Aby podłączyć te linki w gniazda ramy Smith maszyny, najpierw wyjmujemy je z ramion, z tego gniazda. Upewniamy się, że linki nie są skrzyżowane, tylko są proste. Wkładamy w gniazda ramy Smith maszyny, na przykład tutaj. I teraz ruch będziemy zaczynać z tej pozycji, ale możemy ten element wyjąć i włożyć na przykład w gniazdo wyżej, tutaj. Następnie upewniamy się, że linki nie są skrzyżowane i ruch możemy zacząć już z tego tutaj miejsca. Po skończonym treningu z lewej, jak i prawej strony element ten możesz odstawić w to gniazdo tutaj.